jakoś? Boję się, że tak. Ła! A to wajza. Good job. Gratuluję wszystkim wygranym. Tutaj gdzieś były do podniesienia skały, nie? Przedtem tam. Tam mam maksymalnie, dobra. No zaraz będzie jakiś obozik. No, rzadko kiedy się zdarzy. Navy, wiesz, tu masz największą szansę na to, żeby wygrać, tak? Jako student. Zapomnieliśmy. Ma złe przeczucia. Jak się gasiło? Alt, spacja. E, F. O właśnie. Bozowisko. I filmik. Co nowego znajdzie? Mówię ci, Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? Hej. Hej. Kim jest ta mała lisiczka, co? A, urocza, prawda? O, bardzo urocza. To Alicja. Dziękuję ci bardzo. Moja córka. Ma 14 lat. I już jest mądrzejsza od ciebie. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Tak bym słyszał o mojej córce. Nie zwracaj na niego uwagi. No i... Okej, zajmę się tym. Coś z elektryką. Dzięki, dzięki. Po ojcu. Tak. Byłem ci ja raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim. Trzeba pozamykać włazy. Tak, tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem z dynki. Wiesz, działa w 9 przypadkach na 10. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji, Sam. Dobrze, możemy kręcić. Dziękuję. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 3, akcja. No dobrze, teraz ją złap i rozetnij jej brzuch, o tak. Tak, musisz... Chryste panie, cięcie, cięcie, cięcie! On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca, rzadki gatunek ryby. Nie jestem od krojenia rzadkich gatunków ryb. Doktorze Jamesie, jestem archeologiem odkrywcą. Tylko ryba. Nie będę kroił żadnych ryb. Radzi pan sobie. Nie będę kroił ryb. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramseya, zobaczy pan.
Gordon Ramsay. Dr. James Whitman, scena 15, ujęcie 4, akcja. Okej, złap ją dobrze i rozetnij jej brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie... Pamiętam, jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić. Miałam 5 lat. To było moje pierwsze znalezisko. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział. Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laro. Zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. To jest w tej grze fajne, bo jest pokazana kawałek po kawałku jej historia. Czyli coś, z czym możemy się z nią łączyć, tak? Wszyscy na ciebie liczą. Zobaczmy, czy tutaj w okolicy jest. Jest apteczka. Ta moneta znalazła się w obiegu w Japonii, prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Bardzo dobrze. Co jeszcze tutaj mamy? Tu coś było. Było, ale nic nie mogę z tym zrobić. Super. Amunicja. Dobra, z takim strzelaniem to tylko do wota się nadaje. Mamy punkt umiejętności. Wszędzie by nam bardziej pasowało. Wolałbym mieć... umiejętności... I to muszę zrobić. Dobra, przyda nam się większa ilość amunicji. Okej. A czy sprzęt możemy jakoś poprawić? Okej. To zrobimy. O. O. Ta śpina, to możemy wziąć. Świetnie. No nie ruszaj się już. Ej! Ty! Nie celuj we mnie!
Okej, rozwaliłem oświetlenie, ale dalej mnie oświetla. Mega. Możemy wejść. Hej, Kasiu, witam, witam. I o zdrowie pytam, jak się mówi, nie? Tak i tak. Lata z epoki Edo, wybita ponad XVII wieku. Może pochodzić z któregoś z wielu starych wraków na wyspie. Wiesz co, z jednej strony byłem zmęczony. Kompa nie dotknąłem. Przymytka, super. Geolokalizator. No, urodziny mojej mamy były trochę denerwujące, ale udało mi się zrobić fajną rzecz. Z czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie japoński. Amunicja. Podążam teraz za ojcem Matiasem na dobre i złe. Jeśli mam utknąć na tej wyspie, nie dostałem najlepszą pracę. Nazywa mnie swoim pierwszym Solarii. Matias może i jest szalony, ale przy tym inteligentny i niebezpieczny. Dużo wie na temat wyspy.
Sądzę, że jeśli kiedykolwiek mamy się stąd wydostać, on jest naszą jedyną szansą. Matias dba o nasze morale. Kontrolujemy broń i żywność. Wszystko, co Sztorm wyrzuci na brzeg, jest nasze. I to my decydujemy, co stanie się z nowymi rozbitkami. Każdy, kto się nam sprzeciwi, ginie. To my jesteśmy panami tego pieprzonego więzienia. Okej. To nie jest najlepsza informacja, którą mogliśmy uzyskać. Okej. Tradycyjnie w pierwszych to najważniejsze w każdej grze postawić dokładnie. Okej. Pójdziemy i po ogień gdzieś tutaj był, nie? Caitlin, a co u ciebie słychać? Widziałem, aktywność na Facebooku wzrosła. Bardzo ładnie. Chłopaki chętnie oglądają. Gaśmy to. Idę po ciebie! Coś jeszcze? Wygląda na słabą.
O. O, Neutron, witam, witam. Wykończ mnie. Proszę. Idź do diabła. Raport polowy z ekspedycji. Oh. Mimo iż z powodu burz straciliśmy dwa statki z ładunkiem, ekspedycja zdołała dotrzeć na brzeg. Założyliśmy centrum łączności wysoko w górach i zaczęliśmy budować bazę na wybrzeżu. Pierwsze badania wykazują, że jest tu kilka potencjalnych miejsc pod wykopaliska. Wyspa jest o wiele większa niż początkowo zakładaliśmy i ma wielowiekową historię. Znalezienie źródła sztormów będzie wymagało czasu i żmudnej pracy. Ale jeśli nasza misja się powiedzie, zapewnimy sobie zwycięstwo w tej wojnie. Coś więcej. Do wzięcia. Dobrze, nie? Teraz! Światła! O! Gin! Bądźmy tacy pazerino. Ojciec Matthias nas wyzwoli. Od czego? Od tej wyspy? Dobra, potrzebujemy ogień. Ogień, tak? Odpal, odpal. Mam się cofać. Potrzebujemy ognia. Mogę byś od tego odpaliła? Nie, nie mogę. Przebiec miliard kilometrów. Nic.
atutach, nie? No do zobaczenia później. Tutaj będzie, nie, nie mogę. Tu jest. Dobra, mamy. Wracamy. No zapraszam, Caitlin, zapraszam. A no będę w WoTa grał. Nie grałem w WoTa ponad tydzień. Uf, trochę długo. Fajnie by było. No. Ktoś tam stał i czekał na mnie. Po prostu czekał. Ewidentnie pułapka. Pułapka jak nic. Alex, jesteś tam? Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, okay, to chyba nic trudnego. Hej, Ron Rojku, hej. Tyle, tam. Że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko. Zawsze bardzo wysoko. Kolejna wspinaczka. Świetnie. Dobra, co my tu mamy? Kolejną. Zostałem sam. Wszyscy pozostali nie żyją. Tak jest lepiej. Obserwowałem z klifów, jak ich nędzną łódką miotają fale i wiatr. Chmury wyglądały jak dłoń zawieszona nad wodą, próbująca złapać ich nieszczęsną łódź. Nikt nie przeżył gniewu burz. Patrzyłem bardzo uważnie. Sztorm rozpętał się nagle i w jednym miejscu. I równie nagle zniknął. A najciekawsze jest to, że nie wydawał się przypadkowy. Wyczułem emocje, coś świadomego. Nie wiem, co się dzieje na tej wyspie. Jeszcze nie. Jeśli jednak chcę stąd kiedyś uciec, muszę zrozumieć to zjawisko. Teraz zaczyna się moje prawdziwe zadanie. To jest to. Trochę ammo. Każda młoda panna potrzebuje amunicji. Co my tu mamy? Tam się nie da wyjść, niestety. Gorące. Dobra. Poznałem życie. Zginę. 50 razy. Wow! I się przestraszyłem, no. Lepiej, żeby ta wieża działała. Thank you.
Nie, to jest business class, moja droga. Wiesz, to wszystkie rzeczy związane z ogrywaniem. Okej, zastanawiam się, czy kończymy tutaj.